Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Frank, jestem uczennicą drugiej klasy w 5. Liceum Ogólnokształcącym imienia księdza Piotra Ścigiennego w Kielcach na profilu biologiczno-chemicznym. Mimo profilu bezpośrednio niepowiązanego z fizyką, jest ona moją ogromną pasją. Ponadto sądzę, że zarówno biologia, jak i chemia bezapelacyjnie powiązane są z fizyką. Właśnie z chęci pokazania tej zależności wynika temat mojej pracy, czyli zastosowanie i właściwości światła ultrafioletowego. Zapraszam. Większość z nas kojarzy światło UV z niesamowitymi efektami i bijącymi po oczach kolorami, ale czy naprawdę wiemy, z czym mamy do czynienia? Światło UV, inaczej światło ultrafioletowe lub nadfioletowe, jest o wiele bardziej niesamowite i potrzebne, niż nam się wydaje. Mimo kojarzenia go z nocnymi dyskotekami, tak naprawdę jest częścią naszego życia i spotykamy się z nim na co dzień. UV występuje naturalnie, jak i sztucznie. Naturalnie wytwarza je słońce, zato sztucznie możemy je dostać w formie lamp czy latarek. Jednak czym ono w sumie jest? Ultrafiolet lub promieniowanie ultrafioletowe to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali do 400 nanometrów. Promienie elektromagnetyczne są to fale krótsze niż promienie widzialne i dłuższe niż promienie rentgenowskie. Znaczy to tyle, że jest to światło z kręgu niewidzianego przez ludzkie oko. W takim razie, skoro nie możemy go dostrzec, to co z tymi kolorami i efektami? To proste. Może nie widzimy światła UV, ale niesie ono swoją energię, dzięki czemu możemy zobaczyć efekt zwany fluorescencją. Fluorescencja to zjawisko emisji światła przez substancję wzbudzoną promieniowaniem elektromagnetycznym. Cząsteczki pochłaniają fale elektromagnetyczne, część pobranej energii jest rozpraszana w postaci ciepła, a pozostała wypromieniowana jako kwant światła. Ponieważ emitowany foton ma mniejszą energię niż ten, który spowodował wzbudzenie, długość jego fali jest większa niż pochłoniętego fotonu, co sprawia, że wchodzi on w zakres światła widzialnego, więc tak naprawdę to nie światło ultrafioletowe daje ten niesamowity efekt, ale jest ono niezbędne do jego wywołania. Gdzie możemy znaleźć substancje, które świecą pod wpływem UV? Tak naprawdę wokół nas mnóstwo rzeczy świeci pod wpływem światła UV, zaczynając od toników, przez banknoty, do proszków do prania. Część substancji czy przedmiotów naturalnie świeci, na przykład niektóre minerały, substancje takie jak chlorofil, chityna czy eskulina, a nawet niektóre zwierzęta. I wytwarzając odpowiednie substancje chemiczne, również mimowolnie świecą, na przykład skorpiony. Istnieje jednak ogromna grupa przedmiotów, którym nadaje się taką właściwość, na przykład przez wybielacze optyczne, czyli substancje pochłaniające promieniowanie nadfioletowe słońca i fluoryzujące na niebiesko. Dzięki nim przedmioty o żółtej barwie, które pochłaniają światło w kolorze niebieskim, sprawiają wrażenie białych, a widmo ich promieniowania odbitego zostaje uzupełnione o brakującą niebieską część. Takie rozwiązanie użyte jest na przykład w białych kartkach do drukarek lub proszków wybierających tkaniny. Robię wszystko pięknie, ładnie, ale przecież jeszcze chwilę temu wspominałam o tym, że światło UV jest światłem naturalnym i na co dzień produkowanym przez słońce. A jednak te wszystkie rzeczy nie świecą bez latarek czy odpowiednich lamp. Dlaczego? Żebyśmy mogli zrozumieć, czemu tak się dzieje, musimy na chwilę zagłębić się w typy promieniowania ultrafioletowego. Umownie wyróżniamy trzy typy promieniowania ultrafioletowego. UVA, UVB i UVC. Różnią się one długością fali. UVA ma najdłuższą falę, bo w zakresie od 315 do 400 nanometrów. UVB od 280 do 315 nanometrów. UVC od 100 do 280 nanometrów. Światło UV jest promieniowaniem wysokoenergetycznym, z czego energia jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali. Oznacza to, że światło z zakresu bliskiego 400 nanometrów będzie miało relatywnie niską energię, zaś fale z zakresu UVC będą wysokoenergetyczne. Jak wcześniej wspominałam, to energia jest najważniejsza w efekcie fluorescencji. A przy niskoenergetycznym UVA, które najchętniej przepuszczane jest przez warstwę ozonową i ulega ogromnemu rozproszeniu, zauważenie tego efektu na co dzień jest po prostu niemożliwe. Czy światło UV faktycznie powoduje raka? Obecnie, prawie najczęściej z tematem UV spotykamy się w mediach w czasie kampanii, ostrzegających przed jego szkodliwością.
Proszeni jesteśmy o smarowanie się kremami z filtrem i mądrym opalaniem. Ale czy naprawdę światło UV jest winne chorób skóry? Jeśli mówimy o działaniu UV na organizm ludzki, to tak naprawdę mówimy praktycznie tylko o UVA, które stanowi 95% docieralnego do nas światła, i UVB, które stanowi zaledwie 5%. Obydwa typy mogą odpowiadać za choroby skóry, jednak żaden z nich nie jest tak nieszkodliwy jak UVC. To ono, mimo że normalnie nie znajduje się na liście światła przenikalnego do nas, przez niszczenie warstwy ozonowej coraz częściej przebija się do atmosfery Ziemi, powodując większą liczbę pacjentów z nowotworami i zmianami skórnymi. Światło ultrafioletowe może ocalić Ci zdrowie, a nawet życie? Pewnie nikogo nie zaskoczyły negatywne skutki światła UV, ale czy coś, co powoduje raka, może ratować zdrowie? Oczywiście, że tak. Wcześniej wspomniane śmiercionośne promieniowanie UVC nie niesie zguby tylko nam, ale też tysiącom drobnoustrojów i wirusów, dlatego jest szeroko stosowane do dezynfekcji. Energia promieniowania UVC przenika do komórek i uszkadza kwas nukleinowy, rozbijając DNA mikroorganizmów i RNA wirusów, np. SARS-CoV-2. Dzięki temu tracą one zdolność do replikacji, a tak unieszkodliwione przestają być groźne dla człowieka. Podsumowując, promieniowanie ultrafioletowe, mimo że niewidoczne i często pomijane, jest niezwykłe i zaskakująco wszechobecne w naszym życiu. Daje nam ono nie tyle niesamowitą zabawę, ale i rewolucyjne możliwości, które bez wątpienia zmieniają świat.